Cześć Kamilo. Cześć Marku. Powiedz, co ostatnio czytałaś? Ostatnio czytałam książkę napisaną przez blogerów, Archistorię, Radosław Gajda i Natalia Szcześniak. Ja mam tę książkę, pokażę Aha. Wam. Przeczytałam ją z, oczywiście z miłości i ciekawości, jaką budzi we mnie architektura, ale też z tego powodu, że badałam sobie, jak przepływa, ta komunikacja blogerów z komunikacją do książki. I, I byłam ciekawa, jak autorzy bloga połączyli właśnie słowo pisane z vlogiem. Także tak trochę obserwowałam, ale też byłam bardzo ciekawa tego, no jak, jak można rozumieć przestrzeń, bo to jest ciągle dla mnie taki bardzo interesujący temat. Zaskakujesz mnie za każdym razem, bo ty masz tyle różnych fajnych <noise> e, tematów, które cię ciekawią, mm -hmm. e, że i, i tak różnych od siebie, że to jest, e, to jest niesamowite. Często, mm -hmm. m, kiedy, kiedy rozmawiam na przykład z ludźmi, którzy robią świetne prezentacje, to oni mówią, że zbierają inspiracje, czerpią inspira inspiracje z bardzo różnych źródeł. Mm -hmm. I e, wydaje mi się, że, że ty masz coś podobnego, że. że tak, Nawet jeżeli coś, czy książka, czy, czy nie wiem, czy film, czy cokolwiek, teraz trochę zgaduję, ale, ale powiedz mi, czy tak jest, dotyczy zupełnie innej tematyki niż to, czym się zajmujesz na co dzień, to wyciągasz stamtąd coś dla siebie i jakby nie, nie odcinasz się od tego, mówiąc, to nie jest mój temat. Nie, wręcz przeciwnie. Ja w ogóle mam w sobie cały czas taką dziecięcą łapczywość w stosunku do świata. I często się zatrzymuję nad rzeczami, które pozornie nikogo nie interesują i są nieinteresujące, dlatego właśnie, że ja ciągle potrzebuję takiego paliwa do swojej kreatywności, żeby móc ten świat poznawać i opowiadać o nim innym w taki zaskakujący sposób. Więc te przestrzenie są różne. Ale architektura akurat jest ciekawa dla osób, które piszą, bo tym się zajmuje głównie. Ostatnio rozmawiałam właśnie z Kariną Ślęzak, która pracuje w Google i pisze te krótkie teksty do aplikacji internetowych. Ona powiedziała mi, żeby zrozumieć UX trzeba rozumieć architekturę. Trzeba wchodzić do budynków, i znalej, znajdować się w przestrzeni. To bardzo pomaga na przykład w pisaniu dobrego UX-u, bo tak naprawdę to przecież są scenariusze zachowań. Musimy sobie wymyślać, czy, czy gdzieś tam w głowie budować te przestrzenie. Także architektura wbrew pozorom ma bardzo dużo związku z tym, czym się zajmuje. Dla osób niewtajemniczonych w UX to jest po polsku chyba najlepiej powiedzieć użyteczność prawda, aplikacji mm -hmm, internetowych, czyli ta, chodzi ta. o to, żeby dotrzeć od punktu A do punktu B jak najprostszą, najkrótszą ścieżką i żeby użytkownik się nie zgubił po drodze. Tak, zresztą UX dla architektury, no to też jest ważne zagadnienie, tak? No że... zdecydowanie. <laughs> <laughs> Przypomniała mi się taka historia, jak kiedyś byłem pierwszy raz jako dziennikarz, jako reporter w komendzie wojewódzkiej policji we Wrocławiu, bo tam była jakaś konferencja prasowa i tam były takie korytarze, gdzieś nas tam prowadzili, i tak dalej. I tak szliśmy w grupie kilku dziennikarzy, niektórzy tak jak ja byli tam, pierwszy raz wtedy. I stwierdziliśmy, że strasznie skomplikowany ten budynek i łatwo się tam zgubić. Na co jeden z policjantów odpowiedział, no ten budynek ma swoją historię, Nie jeden był taki, który tu wszedł i już nie wyszedł. Więc... No właśnie, tak, <laughs> tak. Oni zdecydowanie w tej książce udowadniają, że no, każdy budynek ma swoją filozofię. Tak? Każdy budynek ma jakby swoje potrzeby, które ma spełnić i ta funkcja zgubienia się tutaj ma zdecydowanie... No jest priorytetowa w takim budynku, o jakim mówisz. Cieszę się, że zaczęliśmy w taki właśnie sposób, trochę odbiegający od tego głównego tematu, o którym chcemy mówić, bo on pozornie odbiega, ale tak naprawdę nie. Bo chcę rozmawiać dzisiaj z Tobą o tym, jak przeszłaś od roli pracownika etatowego do własnej działalności gospodarczej i w byciu przedsiębiorcą myślę, że osobowość i podejście do różnych tematów. Gra rolę niebagatelną. Dlatego, dlatego fajnie, że ten element też tutaj się pojawił. Ale wracając do meritum. 20 czerwca 2018, parę miesięcy temu, bo rozmawiamy w listopadzie. Napisałaś na swoim Facebooku tak, cytuję. Właśnie zakończyłam 9 lat pracy na stanowisku kierownika literackiego teatru. Odchodzę z własnej nieprzemuszonej woli, z nadzieją na przekucie wszystkiego, co umiem na własną działalność gospodarczą. No i minęło 4,5 miesiąca. Yy, więc, więc czas już na takie pierwsze wnioski, o nich, o nich chciałem z Tobą dzisiaj pogadać, ale najpierw, co Cię skłoniło do tego, żeby zostawić etat, zostawić bezpieczną posadę? Jeszcze jest często taka opinia, że praca w instytucji jakiejś kulturalnej, budżetowej to w zasadzie jest tak, że no jak nie wiem, jak nikogo tam nie zamordujesz, to w zasadzie nigdy w życiu Cię nie wyrzucą, więc masz spokojną pracę którą możesz kontynuować tyle, ile chcesz. Więc co się skłoniło, żeby tę pracę zostawić i zająć się działalnością gospodarczą, która jest dużo mniej stabilnym zajęciem? Mhm. Wiesz co, myślę, że to jest podobne wśród osób w moim wieku, ja mam 37 lat, że w pewnym momencie przychodzi taki rodzaj też kryzysu, Chęci zmiany, chęci doświadczenia czegoś nowego, no bo jak nie teraz, to kiedy? Przychodzi chęć robienia nowych rzeczy w swoim życiu, bo właściwie mogłabym tak o teatrze opowiadać do końca życia, chociaż i tak to wciąż robię. I jest to moja wielka pasja, ale też przychodzi taki moment, kiedy na przykład zdajesz sobie sprawę, że już nie jesteś tak sprawny fizycznie jak wcześniej, że trochę więcej wydajesz na lekarzy, że może fajnie by było mieć trochę więcej pieniędzy, również z myślą o własnych rodzicach, o swojej rodzinie. Co więcej, moja koleżanka w teatrze zrobiła taki spektakl. Kobieta zagrożona niskimi świadczeniami emerytalnymi. I kiedy, <noise> ne, kiedy wiesz, otwierasz tę, um, tę, tę karteczkę z ZUS-u i zdajesz sobie sprawę, jaka jest Twoja perspektywa pracując w tej budżetówce i mając te budżetowe dochody no to trochę witamina żednie przy tych wszystkich jeszcze potrzebach wewnętrznych które się ujawniają w trakcie że no fajnie by było kurczę zrobić jeszcze coś innego poznać ludzi w innym środowisku no i sprawdzić się, nie także dać sobie jakąś nową energię nowego kopniaka Aha, no tutaj, żeby nikt nie miał złudzeń, jeżeli chodzi akurat o ZUS, to bycie przedsiębiorcą, no jeszcze, jeszcze mniej tych pieniędzy gromadzi na jakimś tym koncie emerytalnym, natomiast rzeczywiście plus jest taki, że tych pieniędzy więcej możesz mieć potencjalnie ty w kieszeni i od ciebie zależy, czy te pieniądze dasz ZUSowi, z do własnej nieprzywuszonej woli, byłoby to dosyć osobliwe zachowanie, no, ale może ktoś tak robi. Czy zainwestujesz je, czy odłożysz, zaoszczędzisz w dowolny inny sposób, żeby je mieć wtedy, kiedy będziesz ich potrzebować. Także rzeczywiście ten, ten element, tak, ten element finansowy jest istotny i myślę, że to, o czym mówisz, że w pewnym momencie życia człowiek zaczyna dojrzewać do tego, żeby może zrobić coś swojego. Pewnie nie każdy tak ma, ale, ale mam wrażenie, że. Że przynajmniej no, że, że spora grupa ludzi na, na pewnym etapie życia rzeczywiście dojrzewa do tego, że um, może dochodzą do wniosku, nie wiem, czy tak było u ciebie, że zaczynasz czuć, że przyjmowanie poleceń od, od ludzi, którzy są Twoimi zwierzchnikami, niewiele ci już da. Znaczy, oni niewiele są w stanie Cię nauczyć, bo Twoje własne doświadczenie jest na tyle duże, że. No, no, gdzieś zaczynasz widzieć taki sufit, do którego dochodzisz. Było coś takiego? Tak, no to są światy jakby skończone, tak? Że yy, one są w jakiś sposób ograniczone również tego typu instytucje, bo one mogą się rozwijać. Artystycznie, w momencie, kiedy tak jak ja pracujesz w takim dziale, który jakby zajmuje się organizacją tego życia artystycznego, czy jakby no jego takim do, jest dopełnieniem, no to w tym momencie masz. Zawsze ograniczony budżet na te działania, zawsze coś jest no, ważniejsze, jeżeli chodzi o wydatki i też nie będziemy szaleć nie wiadomo jak, prawda? Więc w pewnym momencie rzeczywiście te pomysły już się wyczerpują. Również ja nie jestem w stanie aż tak wiele wiesz, dać od siebie. Czasami właśnie wpuszczenie nowych ludzi w to samo miejsce, w którym byłam ja, no, w moim przekonaniu też da tej instytucji więcej, prawda, niż ja mogłam dać do tej pory, ale oczywiście od moich dyrektorów, którzy są wspaniali, to ja mogę uczyć się cały czas no. I, i jakby um, ciągle mam do nich taką miłość jakąś ogromną, ale rzeczywiście w tej przestrzeni, którą musimy zagospodarować, no tam już jakoś się tak nie widziałam. Do końca, więc jestem ciekawa, co będzie dalej i co ktoś inny zaproponuje temu miejscu. Kiedy planujemy przejście z etatu na działalność gospodarczą, to nie zawsze jest dobry moment. W naszym własnym mniemaniu przynajmniej. Albo po prostu takie są okoliczności. Bo na przykład jesteśmy w jakimś momencie życia takim, że za chwilę zamierzamy się przeprowadzić. No to bez sensu zmieniać coś przed takim dużym krokiem, przed taką dużą zmianą w życiu. Albo czekamy, aż dzieci pójdą do szkoły, albo czekamy, aż odłożymy jakąś kwotę, która pozwoli nam bezpiecznie przeżyć, zanim firma zacznie zarabiać. Czy Ty też miałaś tak, że czekałaś na jakiś taki moment w życiu, czy, czy to po prostu przyszło w miarę naturalnie i nie było uwarunkowane jakimiś innymi rzeczami? Mój mąż jest osobą bardzo rozsądną i pewnie ja bym zdecydowała się szybciej na zmianę. Ale rzeczywiście no podjęliśmy taką decyzję, że dokładnie jak to nazwałeś: najpierw zmienimy mieszkanie i zmieniliśmy je. Rzeczywiście zrobiliśmy remont. Mieszkamy sobie teraz w kamienicy w centrum Szczecina, jest fajnie. Spłaciliśmy takie kredyty konsumpcyjne, które były przy okazji remontu. Udało nam się zaoszczędzić i czytałam, że warto, aby mieć trzy miesiące pensji, tak jakby w przód, w momencie kiedy rezygnujemy z pracy. Mogłam też liczyć na pomoc moich rodziców, taką finansową na starcie. Więc. Zbudowaliśmy sobie taką poduszkę finansową, która pozwoliła nam na to, żeby się nie stresować sytuacją w momencie, kiedy rzeczywiście nie będzie tych klientów, czy będę musiała poświęcić więcej czasu na szkolenia, czy przeprofilowanie swojej firmy. Więc zdecydowanie to było tak. No i oczywiście kwestia dzieci też ma znaczenie. Ja mam dwoje dzieci, więc no one są w wieku szkolnym i przedszkolnym nie sprawiają problemów już takich właśnie jak maleństwa, z którymi się obcuje i które wymagają dużej opieki, ale wiem, że są kobiety, które zakładają firmy, mając bardzo malutkie dzieci i właśnie w momencie, kiedy ona siedzi sobie z tym dzieckiem w domu, to mówi, zrobię jeszcze coś takiego, co da mi ten dodatkowy przychód, no bo jestem... Prawdę dostępna. Także wszystkie te rozsądne decyzje, o których wspomniałeś, też miały zastosowanie w moim życiu, i ja się też z tego bardzo cieszę, że, że to się w ten sposób odbyło, bo, bo rzeczywiście jestem spokojna o to, jak będziemy funkcjonować, czy jeżeli coś się że tak powiem, wywróci po drodze, to nie będzie problemu. Tak? Jak wyglądał twój proces decyzyjny etat? Czy własna firma? Jakoś rozpisałaś sobie to w tabelce, może radziłaś się znajomych, czytałaś mądre książki. Mm -hmm. jak, jak zdecydowałaś, że jednak ten krok będzie dla Ciebie dobry? Wiesz co? Ym... Yt... Oczywiście to było tak, że ja dwa lata, zanim zdecydowałam się odejść z etatu, już o tym myślałam, więc dwa lata to był taki czas, kiedy przede wszystkim eksplorowałam i sprawdzałam sobie rynek, patrzyłam na to, co można robić, słuchałam Twojego podcastu, byłam ciekawa tego, czy rzeczywiście ja zmieszczę się gdzieś tam, jak to zrobić, czy aplikować właśnie na jakiś inny etat. Bo to też było dla mnie interesujące. Zrobiłam sobie też taki kurs, nie wiem, mogę o tym mówić. Jasne. Jacka Kłosińskiego, wycena pracy w branży kreatywnej. I był to jeden z takich elementów, które upewniły mnie w tym, że za moją pracę ktoś zapłaci. To znaczy, że będę umiała mówić o tym, Ile kosztuje moja praca? Będę umiała ją wycenić, bo to jest trudne do wycenienia wbrew pozorom. Właśnie w tej branży kreatywnej czasem tak się jest, trochę z pasji, wiesz, trochę, bo po prostu się jest. I ludzie często nie traktują poważnie też takich działań, które wymagają Twojej obecności w danym miejscu, napisania czegoś, stworzenia czegoś, co często zajmuje mnóstwo czasu albo wymaga Twojego talentu. W związku z czym. Dotychczas miałam takie wrażenie, że wszystko to czym się zajmuję no jest takie w miarę tanie, tak? biorąc pod uwagę to, ile zarabiałam. Później zaczęłam tak patrzeć na ten rynek i zdawać sobie sprawę, ile to może kosztować, a od jacka nauczyłam się dokładnie rozpisywać koszty, tworzyć oferty i uświadamiać sobie, ile mogę zarabiać. I właściwie ten moment kiedy ja sobie to e, zwizualizowałam tak dokładnie e, w kwestii już po prostu pieniędzy to w tym momencie jakby nie miałam żadnych wątpliwości tak że okej okay, mogę zarobić tyle bo tyle sobie gdzieś tam wyliczyłam e, no i też oczywiście nie pisałam takiego typowego biznes planu posłużyłam się czymś takim co się nazywa biznes model canvas i to jest coś, co jest też prezentem ode mnie dla słuchaczy podcastu. Dziękuję, w imieniu słuchaczy. Zrobiliśmy taki, na, taką naszą wersję, trochę bardziej zabawową, naszą, bo mówię o Łukaszu Kowaliku, grafiku, z którym współpracuję. Żeby się tak pobawić i właśnie sobie na jednej planszy tę swoją przyszłą firmę rozrysować. To też było coś, co mi bardzo pomogło w momencie, kiedy się decydowałam. No, ale oczywiście też była jedna konkretna umiejętność, której się nauczyłam w trakcie przygotowywania się do otwarcia własnej firmy, to jest robienie podcastów. I tego nauczyłam się od ciebie. Bardzo I się okazało cieszę. się, że jest to bardzo przydatne na rynku pracy, że to wzbogaca moją ofertę, że nagle. W ogóle w rynku biznesowym to jest nowe medium, które wchodzi i które naprawdę działa, które jest skuteczne. Ludzie się tym interesują i nawet jeżeli za kilka miesięcy okaże się, że podcasty to jest tylko jakiś etap przejściowy w mojej pracy, to jednak to było coś, na czym ja zaczęłam realnie zarabiać od razu, kiedy opuściłam to typowe, wcześniejsze stanowisko pracy. A to jest ciekawy wątek, dlatego że mnie też często ludzie pytają o to, jak zarabia się na podcastach. No to ty, jako początkująca w sumie podcasterka, no bo, bo robisz to stosunkowo od niedawna, powiedz, jak, jak ci się udało na podcaście zarobić? To było coś, co zaproponowałam w moim dawnym miejscu pracy i co niekoniecznie łączyło się z moim zakresem obowiązków, więc było takim czymś. No dodatkowym y, jakąś taką próbą, do której przekonałam y, dyrekcję teatru y, y, i potem umówiliśmy się, że ja po prostu będę nadal producentem tego typu nagrań. To jest też bardzo ważny wątek, jeżeli kończymy współpracę z naszym pracodawcą i chcemy na jego rzecz nadal świadczyć jakąś usługę, to musi być to usługa, która nie jest związana z naszym zakresem obowiązków wcześniejszym, tak? Bo tutaj jakby ustawodawca się broni przed sytuacją, że ktoś zwalnia pracownika i na przykład każe mu ponosić koszty no. prawda? robienia tego samego, co ktoś robił na etacie. No tutaj tak nie było zdecydowanie i to było coś, co ja zaproponowałam teatrowi jako, tak jakby producent po prostu pewnego medium, które będzie częścią bloga, częścią strony internetowej, częścią komunikacji Grazie. instytucji, no i mam swoją jakby stawkę za to, która nie wiem, ponosi koszty mojego czasu, kiedy przychodzę, nagrywam, montuję, ponosi koszty oprogramowania czy też hostingu. Więc daje to fajny miesięczny dochód i to jest coś, co mogę proponować też innym moim klientom. Zresztą mam wrażenie, że z sukcesem i być może pojawią się kolejne podcasty, które produkuję. Może zatrudnia też osoby, które będą je prowadziły. Także no, no dzieje się. Ja mam przy, przyjaciela z teatru Krzysztofa Czeczota, kolegę, z którym pracowałam kiedyś. On jest aktorem i on otworzył dużą firmę, właśnie produkującą nagrania audio, zapewne znane, no bo chyba to jest jedna z takich największych firm, ale też on mi powiedział: wiesz, no to jest coś, co naprawdę jest silne, mocne, co ludzie chcą dzisiaj na rynku, więc myślę, że tutaj nie ma zupełnie obaw o to, żeby akurat to medium jakoś tam nie, nie rozwijać i, i włożyć je jako propozycję. Aha, linki do Twoich podcastów też dołączymy w notatkach, więc gdyby ktoś chciał posłuchać, to polecam, dlatego że e, Twój podcast, właśnie, właśnie ten teatralny, to jest y, jeden z podcastów, które jako pierwsze polecam, kiedy ktoś pyta mnie o podcasty stworzone przez absolwentów mojego kursu, dlatego że on jest tak. E, świetnie zrobiony, tam, jest, tam, tam są fragmenty sprób. prób, tam, tam się dużo dzieje, to nie jest tylko człowiek, który mówi do mikrofonu, ale e, tam jest bogato, jeżeli chodzi o dźwięk i to jest mm -hmm. no, mm -hmm. fantastyczne, więc, mm -hmm. więc gratuluję Ci tego podcastu. Tak, bo to jest akurat takie teatr, jest takim medium, gdzie te dźwięki są piękne, prawda? Tak. Ale myślę, że wszędzie można uzyskać taki efekt, bo e, na przykład myślę sobie, że podcasty są świetne w budowaniu e, świadomości marki dla przyszłych pracodawców, na przykład, że jakby wchodzimy w to miejsce i e, odkrywamy jego walor, taki wiesz żeby się poczuć jak tam tak naprawdę jest w środku. I to jest coś bardzo ważnego, bo to można robić zdjęciami i tak dalej, ale poprzez głos przenosi się energia ludzka. Jeżeli na przykład jako pracodawca chcemy się pokazać to fajnie jest zrobić wywiady z pracownikami, fajnie jest, nie wiem, posłuchać dźwięków we wnętrzach biur, czy pracowni, czy w jakiś innych miejscach. I myślę, że to jest doskonałe medium również dla firm, żeby się pokazywać. I wbrew pozorom, tak jak każdy content marketing, no tańsze niż typowa reklama, prawda? Także polecam. Super. Wspomniałaś o Business Model Canvas. Chciałem trochę jeszcze pogłębić ten wątek właśnie przygotowań do odejścia z etatu. Powiedziałaś, że planowanie tego zajęło ci dwa lata. Co robiłaś przez te dwa lata? Wiesz co, to jest też tak, że ja oprócz swojej pracy etatowej współpracowałam z wieloma osobami, robiąc dla nich takie no małe usługi, Różnorakie, tak. Również dla firm, które potrzebowały na przykład jakiegoś opisu na stronie, tak, albo prowadziłam też warsztaty, współpracuję cały czas też na przykład z instytutem teatralnym, przygotowując scenariusze lekcji teatralnych na taki portal, te, portal Teatroteka Szkolna. Więc te dwa lata też mi pozwoliły tak poeksplorować trochę dodatkowe te zajęcia. I zobaczyć, jak bardzo jestem potrzebna. I też przygotować sobie w tym momencie takie zaplecze, że w momencie, kiedy kończę pracę w teatrze, to już mam umówioną jakąś pracę z tymi moimi, um, z tymi ludźmi, z którymi wcześniej współpracowałam, powiedzmy, w mniejszym zakresie. Oczywiście też ja wykładałam na Uniwersytecie Szczecińskim i teraz jak skończyłam pracę w teatrze to taki był to sygnał, że mam trochę więcej czasu i już mam propozycję poprowadzenia zajęć na studiach pisarskich w drugim semestrze. Także ja mam wrażenie, że moi też no klienci tak, ludzie z którymi współpracuję, że oni też trochę czekali na ten moment, kiedy ty wreszcie będziesz dla nas tak bardziej dostępna. Więc to jest też budowanie kontaktów, czas budowania kontaktów, czas budowania jakiegoś takiego zaplecza klientów, właśnie pokazywania się, że aha, okej, okay, mogę poprowadzić na przykład warsztaty kreatywnego pisania. I jak poprowadziłam mi raz w galerii tworzy się u Pauliny Ratajczek, to mnie zapytał Krzysztof Gmitar ze stowarzyszenia, ze stowarzyszenia chyba DU, czy zrobiłabym to u nich. W związku z czym no, to też jest tego typu napędzanie już trochę takiej przestrzeni dla działalności swojej firmy. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, odchodząc z etatu, miałaś już zagwarantowane pewne zlecenia, tak? Tak. Tak, Aha. tak. Okay. Tak, Super. Miałam genialna tak, miałam zagwarantowane Co więcej, jakby mój były pracodawca pozwolił mi na no, z jednej strony robienie podcastów, a z drugiej strony bycie kuratorem projektu artystycznego. Czyli robienie jeszcze jednego takiego jeszcze jednej rzeczy na zlecenie, która pozwoliła mi też zrobić coś dla teatru zupełnie nowego. Robić jeszcze rzeczy dla innych ludzi, ale jednocześnie no, jeszcze tam przez chwilę zostać i, i coś nowego zaproponować. Także rzeczywiście tych rzeczy było kilka, a teraz wchodzę już w zupełnie po tych, od września, we wrześniu, 13 września założyłam firmę i jakby już powoli odchodzę od tych wszystkich takich zleceń wcześniej umówionych, i pojawiają się nowi klienci. Także jakby no, nowy świat też się otwiera. No, rewelacja. E, Biznes model Canvas. To podejrzewam, może, może w tej chwili kogoś skrzywdzę, ale podejrzewam, że to nie jest takie typowe narzędzie wykorzystywane w instytucjach kulturalnych. Dlatego, że instytucje kulturalne to jest trochę inny, Rodzaj działalności. To jest y, działalność oparta bardzo często na dotacjach, na sponsorach, na darczyńcach. To są instytucje, które nie mają generować zysków za wszelką cenę. To są instytucje, które mają pewną wartość do przekazania i y, na przykład, nie wiem, miasto czy, czy państwo uznaje za stosowne wesprzeć taką działalność ze swojego budżetu, z podatków, bo uważa, że ona jest na tyle wartościowa. Że warto o nią dbać, warto, warto ją pielęgnować. No, i teraz to jest dla mnie jeden z najciekawszych wątków tego Twojego przejścia, bo ty w takiej instytucji pracowałaś, w instytucji tego rodzaju, która właśnie jest instytucją kulturalną. Podejrzewam, że w związku z tym to przejście na własną działalność mogło być dla ciebie nawet trudniejsze niż dla kogoś, kto pracuje w typowej firmie i widzi jak to działa pozyskiwanie klientów oferty sprzedaż pach pach i, i jak to się kręci. Nie miałaś takiego stresu związanego z tym, że w świecie takiego drapieżnego biznesu to będzie ci ciężko? Wiesz co, jest takie pojęcie wśród ludzi, artystów, czy ludzi kultury, że świat biznesu jest właśnie drapieżny albo że tam są jakieś, nie wiem, inne standardy, ale mam wrażenie, że to nie jest jakiś gorszy czy inny świat. Tam jest taki świat, gdzie ludzie odpowiadają nawzajem na swoje potrzeby. Ktoś czegoś potrzebuje, więc ktoś inny mu to daje i zapewnia. I ludzie się wymieniają tym, co wiedzą, umieją, i to jest taki świat bardzo naturalny. Ja sama jestem konsumentem i chętnie przychodzę, kupuję, korzystam z czegoś, co ktoś inny mi daje. Co więcej, lubię, jak ktoś to robi na wysokim poziomie, więc nie jest to dla mnie jakby świat taki zupełnie obcy czy optychający, wręcz przeciwnie. Nie wiem, mam bardzo wielu znajomych przedsiębiorców, którzy robią fantastyczne rzeczy. Nie wiem, na przykład, korzystam z usług trenerki personalnej, tak? Zresztą zaczęłam to robić po rzuceniu pracy na etacie i wszystkim polecam. I widzę, jak Małgorzata Szewczyk, która jest trenerką, daje mi strasznie dużo, tak? Ona jest przedsiębiorcą. Nie sądzę, że jest drapieżnym przedsiębiorcą. Jest <noise> fantastyczną osobą, która ma olbrzymią wiedzę, a ja chcę to od niej kupić i i myślę, że tak jest w każdym przypadku. W teatrze, w teatrze artystycznym jest tak, że oczywiście tu jest ta różnica, że my nie spełniamy tam potrzeb naszych klientów w jakimś sensie, ponieważ my nie dostosowujemy naszego nie wiem, programu artystycznego do ogólno panujących tendencji widzów, którzy chcą rozrywki. Umówmy się, taka jest prawda. Ludzie chcą rozrywki, chcą się bawić. Chcą wyjść do teatru nie po to, żeby się nad czymś zastanowić, pomyśleć, obejrzeć sztukę krytyczną albo taką, która dotyczy gorących problemów rzeczywistości, w większości oczywiście. W związku z tym nie robimy badań na zasadzie, a o czym chciałbyś obejrzeć przedstawienie, bo to robi takie badania telewizja, tak? My zatrudniamy wysokiej klasy artystów, żeby oni przekazali ludziom coś, czego oni się nie spodziewają. I coś, co będzie dla nich zaskoczeniem. I oczywiście kierujemy tę ofertę do niszy, ponieważ nie, nie chcemy w jakiś sposób zarabiać, chociaż wbrew pozorom teatr współczesny w Szczecinie, w którym pracujesz, jest teatrem, gdzie jest pełna widownia, bo jakby jego siłą jest jakość. E, e, bardzo wysoka jakość artystyczna i mogę to zapewnić. T, t, tutaj e, no, dyrektorem a jest Anna Augustynowicz, to jest jedna z najważniejszych postaci w polskim teatrze e, i, e, i Teraz no, no jest to siłowanie się, prawda? Oczywiście są naciski. <laughs> są też działy marketingu w teatrze, tak? BOWY, czyli Biura Obsługi Widzów. I oni widzą, jakie są reakcje widzów, że może coś przegieliśmy gdzieś tam, jest za bardzo, nie? <laughs> I tak dalej. Ale teatr musi eksperymentować, tak? Eksperyment też zakłada porażkę właśnie. No zwłaszcza że... teatr współczesny. No, teatr współczesny, tego się oczekuje, ale właśnie po to są te dotacje publiczne, żeby taki element po prostu czegoś, wiesz, e, e, takiego niezwykłego był w naszym społeczeństwie, żebyśmy my myśleli też, nie? Ale nie te, tylko... Bo ja widzę, że ty, że ty właśnie świetnie czujesz tę różnicę między teatrem mm -hmm. a, a, a typową firmą. Mm -hmm. I e, czy to cię nie stresowało, że ty nie będziesz już miała tych, tego wsparcia w formie dotacji? Ty po prostu musisz zarobić na każdą złotówkę, żeby klient chciał ci ją dać. Wiesz co? Nie. To znaczy, żeby jeszcze ta dotacja była, wiesz, jakaś olbrzymia, nie? No to, to bym powiedziała, kurde, no to rzeczywiście ktoś płaci na moje utrzymanie, po prostu, żebym mogła być tutaj... Prawda, żyć sobie kreatywnie, ale to, to chyba tak nie jest, wiesz, że... a, czy, a czy przepraszam, że ci wchodzę w słowo, no. ale myślę, że to, to jakby się dobrze koresponduje z sytuacją teatralną. Czy starałaś się o jakiegoś rodzaju właśnie dotacje, dofinansowanie? Są różne programy dla startujących przedsiębiorstw, mhm. dla, dla osób otwierających firmę. Czy, czy sięgałaś po coś takiego? Wiesz co, jeszcze nie, jeszcze tego nie zrobiłam. Być może popełniłam ten błąd, ale, bo oczywiście można się zarejestrować w Urzędzie Pracy na dzień dobry jako osoba bezrobotna i starać się o dotację, z tym, że ja tego nie zrobiłam z jednego prostego powodu, że ja już miałam klientów, którym coś obiecałam. A taki, e, takie zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy oznacza, że jestem bezrobotna, czekam na decyzję dotyczącą dotacji, czyli jakby włączam w ten cały kanał komunikacji również jakąś zewnętrzną instytucję, która albo mi da te pieniądze, albo ich nie da, albo będzie decydowała trochę dłużej. W związku z tym, akurat tego nie zrobiłam. Z drugiej strony myślę sobie, że może. Są osoby, którym bardziej to się przyda, na przykład, które mają trudniejszą sytuację i stając w takim szranku, no nie wiem, nie, nie potrzebowałam tego. Może to źle tak Nie, no, czy, ale... wiesz co? To do, do mnie to mega trafia, dlatego że mhm. ja też uważam, że lepiej po prostu zarobić pieniądze, wziąć pieniądze od klientów, jeśli potrzebujesz, w sensie do, i, i pieniędzy, i klientów, niż zdawać się na łaskę jakiejś instytucji. No, bo mm -hmm. to moim zdaniem to trochę przeczy w ogóle idei przedsiębiorczości. Idea przedsiębiorczości nie jest taka, żeby iść i prosić o dotację. Ale z mm -hmm. drugiej strony, też absolutnie nie potępiam i, i jakoś nie krytykuję osób, które tak robią, bo, mm -hmm. bo też wiem, że są różne sytuacje w życiu i są takie sytuacje, w których na przykład. Tylko w ten sposób jesteś w stanie rozpocząć działalność, bo nie masz żadnych. Nie masz tej poduszki finansowej, nie masz mhm. męża, który pracuje, nie masz rodziców, którzy w razie potrzeby ci pomogą. Mhm. E, I to jest jedyna możliwość. Albo są też ludzie, którzy po prostu m, mają taki umysł analityczny. To jest. No, ja, ja tak nie mam, niestety, ja tak nie potrafię, ale potrafią wyłuskać z tych programów coś takiego, co naprawdę jest taką perełką, jest korzystne, wymaga stosunkowo niewiele zachodu, a daje dobre e, efekty i e, cenne korzyści, więc. E, no, ja tak niestety nie mam i, i dlatego tutaj nie, absolutnie nie uważam, tak jak mówisz, że może to źle. Ja uważam, że to dobrze. Natomiast też z drugiej strony rozumiem tych, którzy robią inaczej. Wiesz, ja w projektach zawsze byłam od tak zwanego mięsa merytorycznego, jak pracowałam w instytucjach, a, a od pozyskiwania funduszy były też inne osoby, które się dobrze na tym znały. I zamierzam ten trend też zastosować w, moim, w mojej firmie, ale może jak zatrudnię pracownika, o czym już myślę. E, także wiesz, także, także myślę, że to jest, jest też ważny i ciekawy temat, ale na razie jestem na etapie właśnie pozyskiwania funduszy od klientów, funduszy na działalność. E, a powiedz, masz no, to na świeżo, bo powie, mówisz, że mhm. otworzyłaś firmę we wrześniu. E, jak, jak to wyglądało od strony technicznej? Jak, czy, czy to jest jakoś trudne, skomplikowane? Czy w jakimś momencie miałaś jakieś chwile zastanowienia, zwątpienia? Ja zakładałem firmę kilkanaście lat temu, więc sporo się zmieniło od tej pory. Teraz chyba to się robi w ogóle przez internet i, i jest to siedem kliknięć. Czy nie? Mm, nie. <laughs> Szkoda. Wiesz, gdyby tabela, którą wypełniasz z tym formularzem, była zrobiona. W inny sposób, a nie przypomina tabeli z roku 1998, to może byłoby to siedem kliknięć, ale nie było. Gdyby pani na infolinii <grymianie> wiesz, ministerstwa na moje pytanie odpowiedziała, proszę pani, my w ogóle nie jesteśmy przeszkoloni, przeszkoleni, żeby odpowiadać na takie pytania. <grymianie> To wiesz, to, to może byłoby inaczej, aczkolwiek jest to łatwe. Ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy, tak anegdotycznie opowiadam o dwóch trudnościach, tak? Bo rzeczywiście ja tę tabelę próbowałam sobie zrobić przez internet, ale potem stwierdziłam, że lepiej wypełnię to po prostu w tym urzędzie, zadam pytania tej pani na miejscu i tak dalej. Poza tym też no, ja miałam dwa, może dwie wątpliwości, to znaczy sposób rozliczania podatku jak rozliczać podatek, jaki przyjąć, czy na zasadach ogólnych, czy liniowy, ryczałtowy, bo tam jest to do wyboru. No i jak określić te swoje kody PKD, czyli zmieścić tą swoją działalność w tych punktach, które proponuje państwo, jak gdyby żeby określić. Nie, nie, to była jedyna trudność, w której, w którym w rozwiązaniu tego pomogła mi moja księgowa. Joanna Dąbrowa, pozdrawiam cię, która mi powiedziała jak najlepiej się opodatkować, znała dochody moje i mojego męża, w związku z czym też no, zwróciła uwagę, że na przykład przyjmując sobie podatek liniowy nie mogę się rozliczyć z moim małżonkiem, jeżeli małżonek więcej zarabia, no to w tym momencie już płaci ten wysoki podatek. I trzeba zwracać uwagę na takie elementy. Myślę, że kontakt z Księgowym, z Księgową jest za, zawsze cenny, bo oni znają te szczegóły yy, i, i świetnie doradzą. Yy, a poza tym no to jedna wizyta w, urzę w Urzędzie Miasta i jedna wizyta w ZUSie. Ta w ZUSie była mega szybka. I po prostu bach, 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 tylko wypluły się papierki. Proszę bardzo, płaci pani 319 zł miesięcznie, a potem po 6 miesiącach proszę się zgłosić na ten średni ZUS, bo teraz jest zero, prawda, przez pół roku. także A to 319 zł to jest ten, ta, ta taka opłata, to ubezpieczenie takie ogólne. Aha, o, widzisz, to się, to, to się rzeczywiście zmienia. Zmienia się, bo... W, w... Nie, ale, ale te koszty nie są duże, nie? Że te koszty nie są, nie są duże i zanim przyjdzie ten straszny, wielki ZUS, to naprawdę, to naprawdę minie sporo czasu, nie? Jest dużo ulg dla przedsiębiorców na dzień dobry, więc też nie ma takiego strachu, że teraz wiesz, znajdź co miesiąc tam tysiąc złotych, nie? Nie, to tak nie jest. Myślę, że no zanim rozkręcisz tą firmę no to i, i to już teraz na przykład wyceniając swoją pracę od początku warto o tym myśleć że potem ten koszt będzie większy więc też warto no, nie tak chętnie stosować ulgi dla klientów, myśląc, ach, no bo ja tak teraz mało płacę, prawda, pracuję w domu, e, właściwie to internet to mamy tak po prostu. E, te moje koszty nie są duże. No to ceny też nie będą duże, no ale później ten klient się przyzwyczaja do tych cen, nie? a tobie skoczy. Więc no, może być problem. <laughs> Powiedziałaś o kosztach i o to też chciałem dopytać, bo mówisz tak, mm -hmm. pracujesz w domu, internet no, jest, bo, bo wcześniej go też pewnie miałaś. Um, czy musiałaś poczynić jakieś szczególne inwestycje w związku z tym, że otworzyłaś firmę? Wiesz co, nie. Miałam trochę rzeczy. Co więcej, powiem ci tak, jak się pracuje w instytucji kultury, to tam trochę jest słabo, jeżeli chodzi o takie wyposażenie. Ja powiem Ci szczerze, pracowałam głównie na swoim prywatnym komputerze, który jest bardzo dobrym komputerem. Zupełnie inny miałam w teatrze i tam się trochę męczyłam ale też ja miałam nienormowany czas pracy, umówmy się, więc też było tak, że umówiliśmy się, że pracuję z domu, tak, w dużej mierze, czy muszę coś przeczytać, napisać i tak dalej, więc jakieś takie zaplecze sprzętowe, na razie wiesz, no, dla mnie to, to wystarczyło, ale później się okazało, że na przykład fajniej jest, E, e, korzystać z, takiego, z takiej platformy jak G Suite, e, którą proponuje Google, żeby sobie fajnie zarządzać swoimi wiadomościami mailowymi. I to są takie te wiesz, małe wydatki, które mm, ponosisz na taką obsługę na przykład właśnie tych wszystkich rzeczy internetowych. No wiadomo, domena, serwer, w momencie kiedy zakładasz e, stronę internetową, ale też te wydatki nie są jakieś olbrzymie. W momencie kiedy na przykład mój kolejny klient, którym jest doradca finansowy, króli partnerzy, Wymaga ode mnie troszeczkę więcej działalności w obrębie mediów. Ja będę musiała ponieść pewne koszty, aczkolwiek no, one też nie są takie, żebym ja sobie na to nie pozwoliła. Tak? Więc, jeżeli będę musiała zakupić jakiś sprzęt, to wiem, że on mi się przyda do zrobienia czegoś tam, wiesz, przez następny, przez następny rok przynajmniej. Nie? Mm -hmm. No to, to tak, to jest. Zaleta takiej pracy kreatywnej, że tak naprawdę twoją największą inwestycją jest twój mózg i, i tam najwięcej trzeba wkładać, a później narzędzia, żeby to wydobyć i e, sprzedać, no to, to już są rzeczy, które w zasadzie każdy ma pod ręką. Niektórzy wiesz, no tak jak moi znajomi, oni muszą kupić wiesz, jakieś rzeczy do spawania po prostu za 40 tysięcy i wtedy. Ten sprzęt mu pozwala robić to, wiesz, naprawdę na wysokim poziomie. Czy, czy ktoś inny, kto robi paznokcie, nie wiem, i tak dalej, no to tam są wydatki, nie, takie konkretne, bo tylko ten sprzęt ci to zagwarantuje. Mojego Zooma, którym nagrywam, na razie tylko na tym Zoomie, to mam, że tak powiem, w spadku po mężu, który sobie kiedyś kupił do nagrywania lasu i wiesz, przestrzeni. I tak dalej. I okazało się, że ten niepozorny sprzęt, który od wielu lat leży u nas w domu, nagle jest centralną częścią mojej firmy. No proszę. <laughs> no, świetnie, świetnie. To, o czym mówisz, to, że te koszty są małe, a na przykład, jeżeli ktoś potrzebuje sprzętu do spawania, no to musi wyłożyć konkretną kwotę. To też myślę wpływa na te problemy z wyceną, o których mówiłaś wcześniej. Bo jeżeli. My sami widzimy, że tu nie ma jakichś wielkich kosztów, to trudno nam samemu sobie uzasadnić, żeby wziąć od klienta więcej pieniędzy. No bo ja to wszystko umiem, mnie to nie sprawia kłopotu, ja to robię w miarę szybko, więc wydaje mi się, że to nie jest wiele warte, ale to tylko mnie się tak wydaje. To znaczy, to ja potrafię to zrobić szybko, mnie to nie sprawia kłopotu, mnie to sprawia przyjemność i w moim przypadku wychodzi to dobrze. Mhm. Ale to wcale nie znaczy, że ten klient, który chce za to zapłacić, ma tak samo. Wręcz przeciwnie. Gdyby miał tak samo, to by mnie nie wynajmował, po prostu. Mhm. Więc, mhm. więc tak, tak. To no, Jacek to jest ważne. Tak, pisze o tej pułapce, tak. Jacek zwraca na to uwagę, na to, na to żeby też Jacek Kosiński, żeby też patrzeć na siebie nie z punktu widzenia no ja i mojej umiejętności czasem kompleksy, nie? Ale też z takiego punktu widzenia, właśnie jak mówisz, tego klienta, który patrzy na twoje umiejętności jako na unikatowe umiejętności, nie. I zdejmujesz że, mu problem z głowy, bo, tak, on, bo dla niego to jest problem. Tak, tak, rozwiązywanie problemów. To jest podstawa jakby dawania jako firma też. Mhm. Aha. Mówiłaś już trochę o swoich zleceniach, o tym, co robisz, był to podcast wspomniałaś o paru innych rzeczach, wykłady i tak dalej. Czym ty się tak naprawdę zajmujesz? Czym się zajmuje twoja firma? Co tam wpisałaś do tego PKD? Może nie mów kodami, bo to będzie, to będzie straszne, ale tak po ludzku. Jak wygląda twój dzień? Jak zarabiasz? Na, na Z czego składają się przychody twojej firmy? Obecnie na przykład pracuję bardzo intensywnie nad treścią na stronę internetową projektu Baltic Museum Lovit, Love IT właściwie to jest taki duży projekt Uniwersytetu Szczecińskiego. Który został zrealizowany w postaci hakatonów, czyli takich maratonów programowania. I wszyscy oczywiście znamy różnego rodzaju przewodniki, takie multimedialne, czy rozszerzona rzeczywistość w muzeach. To zajmowało ludzi, którzy byli uczestnikami tego dużego projektu. I efekty tego w postaci właśnie przewodników, takich dla muzeów, są. W, w, w tych muzeach, które brały udział w projekcie. To są muzea na Litwie, w Szwecji, w Polsce i Uniwersytet Szczeciński jest właśnie obsługującym ten projekt. No i teraz okazuje się, że trzeba te wszystkie działania jakoś fajnie opisać stworzyć projekt treści strony internetowej. Agnieszka Miluniec, która prowadzi ten projekt, mówi do mnie: Wiesz co, Kamila? Ja mogłabym wziąć, nie wiem, jakąś firmę programistyczną, która mi zrobi po prostu świetną stronę z Krakowa. Albo nawet niech ona będzie z Hollywood. Ale wiesz, jak ja nie mam tam treści, którą, którą muszę, wiesz, opowiedzieć o tym projekcie, no to, to po co taka strona, nie? Więc dla mnie kluczową rzeczą jest to, żeby Ktoś mi to fajnie opisał, żeby ktoś z dystansu spojrzał na mój projekt, no i ja to dla niej robię. I dla uniwersytetu, i dla stowarzyszonych tam partnerów, którzy chcieliby fajnie dać dobrą wizytówkę tego, co się dzieje. I to jest jakby jedna rzecz takie projektowanie treści tekstowych, ale też nawigacji, łączenie tego z różnymi mediami. Dla firmy Król i Partnerzy przygotowuję... Całe takie zaplecze, content marketingowe, bo, bo jest tak, że doradca finansowy no, też chce zaistnieć na rynku, też chce być widoczny, też chce budować swoją markę eksperta i w tym momencie zbudować ją może na przykład własnym podcastem. Mirek Król, z którym rozmawiam, bardzo by chciał też wydać własną książkę, która będzie dotyczyła może nie będę jeszcze mówić, bo jesteśmy w rozmowach, ale on mówi, wiesz, i to jest też odpowiedź na drapieżny biznes. On mówi, wiesz, ja spełniam ludzi marzenia. Oni przychodzą do mnie i mówią, ja bym chciał mieć własny dom, ale nie wiem, jak to zrobić, bo na razie moja zdolność kredytowa jest taka, a nie inna. On mówi spokojnie, zdolności kredytowej się nabywa. Nie popełniaj takich błędów takich, nie bierz kredytów konsumpcyjnych. Zbyt pochopnie, i tak dalej, i tak dalej. I to są różne rzeczy, którymi on może się dzielić z ludźmi i dawać im jakąś wartość pomiędzy sprzedażą swoich produktów. Tak? I ludzie, jeżeli mu zaufają, no to wtedy przyjdą do niego, ale też on może wydać, wiesz, 100 tysięcy na reklamę w polityce, albo może wydać znacznie mniej i uruchomić jakieś swoje własne media. Wydać książkę, która będzie prezentem dla jego klientów i pomoże im zrozumieć, wiesz, rynek finansowy czy, czy inwestycje w ogóle. Więc, więc tutaj jestem tym pośrednikiem, to znaczy ktoś ma wiedzę merytoryczną, a po drugiej stronie stoi klient. I teraz trzeba opowiedzieć o tym w sposób komunikatywny, zwięzły, czasem zabawny. Użyć jakichś nowych mediów, dotrzeć do tego klienta w jakiś inny sposób, i to jest taka zabawa dla mnie, ale nie tylko dla mnie, no bo teraz właśnie współpracuję z Łukaszem Kowalikiem, grafikiem z Warszawy, który moim zdaniem robi fantastyczne rzeczy. I on jakby dopełnia tego wszystkiego, co ja wymyślam w formie tekstowej, on to wizualizuje. Także. Taka. Jesteś tłumaczem, można powiedzieć. Tłumaczysz tak. myśli klientów na, na myśli kupujących. Tak, czasami się mówi jest takie sformułowanie z polskiego na nasze. Tak. I, i ja trochę jestem taką osobą, zresztą byłam też taką osobą zawsze w teatrze że wiesz, byłam tym pośrednikiem pomiędzy widzem a artystami artyści mieli jakąś tam wizję, wiesz czasami to było trudne i ja siedziałam i słuchałam i teraz wiesz, przekuć to na język, który przyciągnie, przekuć to na język zrozumiały, poprowadzić warsztat, który pozwoli ludziom wejść w ten świat, więc ja się tego nauczyłam, mając no Mega trudne zadanie wtedy, bo jak wiesz, artyści są w stanie wymyślić wszystko, nie? E, czy wiesz, doradca finansowy i jego zasady to jest rzecz naprawdę łatwa. W porównaniu wiesz z artystami, którzy no, mogą cię zaskoczyć wszystkim. A ty opowiedz o tym ludziom i żeby przyszli jeszcze. E, a powiedz, jak zdobywasz klientów? E, Wiesz co, pewnym segmentem, pewną grupą moich klientów, mam nadzieję, że są też ludzie, którzy chcieliby w przyszłości, na przykład, skorzystać z kursu online dotyczącego właśnie kreatywnego pisania i tworzenia treści. I to jest jedna z takich moich strategii na zbudowanie sobie dochodu pasywnego w pewnym momencie, i mam nadzieję, że to się uda i tych klientów przyciągam poprzez swój blog, również poprzez webinary, które organizuję i takie już się odbyły, gdzie mówiłam moim odbiorcom jak przygotować wpisy blogowe, jak pisać właśnie. Więc to jest jedna rzecz, czyli pokazuje się w internecie, tak, buduje swoją tą, to takie zaplecze merytoryczne w postaci właśnie bloga, podcastu i, i, i pokazuje ludziom jakie są różne przestrzenie, jeżeli chodzi właśnie o pisanie i tworzenie treści do internetu. Druga rzecz jest taka, że ja no ciągle mam jakieś tam kontakty własne, tak? A ten rzeczony, znaczy wspomniany wcześniej Mirek Król był moim kolegą, z którym chodziłam na angielski kiedyś. I go spotkałam zupełnie przypadkiem w galerii handlowej, zaczęliśmy rozmawiać, i okazało się, że właśnie on ma ten, ten swój projekt dotyczący książki. I jak usłyszał, że ja projektuję treści, że się tym zajmuję, to powiedział wiesz co, to może się spotkamy i porozmawiamy o tym. Więc y, okazuje się, że ci niepozorni i wcześniej znajomi nagle <grym> mogą być Twoimi klientami. Y, czy też w ogóle stanęłam do przetargu, jeżeli chodzi o Uniwersytet Szczeciński. Tak? Dowiedziałam się, że jest taki przetarg i wysłałam swoją ofertę no i ta oferta okazała się najcenniejsza. Tak? Czyli tutaj jakby no, na razie to w ten sposób wygląda. Nie byłam jeszcze na żadnych targach. Właściwie się tak wiesz, jeszcze bardzo nie ogłaszam, ale już to działa na zasadzie polecenia, że widzę, że ktoś widzi, że coś robię, w związku z czym się interesuje i pyta. Także gdzieś tam to jeszcze cały czas się kręci, przychodzi, ale w związku z tym, że planuję zatrudnić pracownika, to zamierzam też mu wrzucić takie aktywne poszukiwanie w obrębie na przykład szkoleń, żebym ja mogła kilka razy właśnie. Pokazać się na takich szkoleniach, tylko trzeba oczywiście to zorganizować i dobrze przeprowadzić, ale tutaj, jakby to jest też moja inwestycja i taki pomysł na to, co mogę, wiesz, dalej zrobić. Twoja firma działa od dwóch miesięcy, um, czyli ten taki. Trzymiesięczny bufor, na, o którym mówiłaś na początku, że trzeba mieć te no, minimum pieniędzy na trzymiesięczne na przeżycie, <laughs> skończy się za miesiąc. Czy stresuje cię ta myśl? Czy to jest tak, że te zlecenia to jest niewielka część tego, czego ty potrzebujesz co miesiąc? Czy z tego już w tej chwili da się żyć, ponieważ wcześniej sobie przygotowałaś grunt? Wiesz co, ja się w ogóle nie spodziewałam, że tak szybko można zarobić <g podia> tyle, ile zarabiałam, wiesz, co miesiąc wcześniej, że wręcz myślałam sobie, ok, to jest moje minimum, tak, na, na kursie Jacka, załóż sobie, ile chcesz miesięcznie zarabiać, ja sobie pomyślałam, dobrze, niech to będzie przynajmniej tyle, ile zarabiałam wtedy na początek, Okazuje się, że bardzo szybko jestem w stanie zrobić znacznie więcej. I nie boję się tej sytuacji za miesiąc, bo wiem, że za chwilę przyjdą do mnie pieniądze z kilku miejsc i one naprawdę pozwolą mi spokojnie żyć przez następne kilka miesięcy. Więc nie chcę uprawiać jakiejś propagandy sukcesu, że nie wiadomo co, ale ale absolutnie, w związku z tym, że jest potrzeba, tak? że klienci chcą, no to dlaczego tego nie robić? Tak? Myślę, że nie mam we mnie żadnej obawy. Co więcej, no, też żyję w jakimś bezpiecznym środowisku, tak? osób, które mnie wspierają. Mam bardzo odpowiedzialnego męża, który też jakby dobrze zarządza naszymi domowymi finansami. Mam bardzo odpowiedzialną mamę, która jest fantastyczna w zarządzaniu pieniędzmi i od niej to się tylko uczyć. Więc ona też jest tą osobą wspierającą, w razie czego, gdyby cokolwiek się stało, nie? No i myślę, że tutaj nie ma we mnie żadnych obaw. Wręcz to takie wiesz, siedzenie i myślenie o tym, aha. Za pięć lat zarobię tyle samo. Za pięć lat zarobię tyle samo ile. Bo wiesz, bo trochę tak się zrobiło, nie? Że jak przyszłam te dziewięć lat temu, to ten skok był praktycznie żaden. Nie? Więc tutaj byłam rozczarowana jakby finansami, ale to też nie jest wina, jakby wiesz, moich dyrektorów, czy kogokolwiek. To jest wina takiego momentu zamrożone płace w kulturze. Wiesz. To jest wina e... systemu, no po prostu no. tak to działa. Tak, także. Mhm. No. Ehm... Brzmi to bardzo optymistycznie, co mówisz, dlatego tak dla, dla kontry, chciałem zapytać, czy widzisz jakieś słabe strony własnej firmy? Wiesz co, być może słabą stroną jest to, że to tak mocno wisi na mnie. Znaczy, w sensie, wiesz, jest, jestem centrum tego świata, i jak mówisz, jestem największym zasobem. W związku z czym, kiedy mnie zabraknie, z jakiegoś powodu, a może to być choroba, może się coś wydarzyć, nie? To jakby to leci w dół, prawda? I tu jest to niebezpieczeństwo, w związku z czym ja już teraz przewiduję ten, ten moment i chcę jak najbardziej otwierać to na innych pracowników, przynajmniej na początek jedną osobę. Która będzie wtajemniczona we wszystko, co się dzieje w firmie, i będzie odpowiedzialna za to w momencie jakiejś mojej niedyspozycji, prawda? To jest jakby dla mnie podstawa i to niebezpieczeństwo, nie? Oczywiście może się zdarzyć tak, że nie wiem, że, że ktoś będzie rozczarowany, że ktoś mi coś napisze, nie wiem, jakąś negatywną opinię. No to zawsze są jakby, wiesz, plusy i minusy, ale to jest ryzyko. A ryzyko jest Jasne. fajne. No ale to kiedy się pracuje na czasie, też jest ryzyko, że szefowi się coś nie spodoba albo, albo osobie jakiejś innej z zewnątrz, której to dotyczy. Także to myślę jest nie do uniknięcia. Który element prowadzenia firmy do tej pory z tych Twoich doświadczeń jest najtrudniejszy albo którego naj nie lubisz najbardziej, jeżeli jest coś takiego? Wiesz, co najtrudniej jest. Y Pogodzić tę kwestię właśnie budowania tej marki w internecie, gdzie musisz, wiesz, pisać bloga, prowadzić media społecznościowe, z tym, że ty masz po prostu zlecenia i robotę, za którą dostajesz realne pieniądze. Więc wiesz, jakby tutaj znalezienie czasu na to wszystko i wybalansowanie nie jest takie łatwe, szczególnie jeżeli się jest w pojedynkę. I pracujesz tu, tam, gdzieś biegniesz, coś robisz, wiesz, i, a praca kreatywna też wymaga takiego spokoju, nie? Takiego, e, takiego momentu, że zamykasz drzwi, zamykasz e, telefony. I skupiasz się tylko na wypracowaniu jakiejś dobrej jakości tekstu na przykład, nie? Więc ym, tutaj jest to, myślę, taka, takie coś, czego się uczę, zresztą też właśnie od Jacka, takiej produktywności tak zwanej, yy, żeby się gdzieś nie przepalić, nie? I, i żeby znaleźć ten balans pomiędzy, okej, okay, ja, moja marka, moja firma, wiesz, moje logo, yy, a yy, robota. Nie? <noise> tak, jasne, jasne. Um, powiedz, gdyby, gdyby znajomy zapytał cię, słuchaj, założyłaś firmę dwa miesiące temu, kręci się, zarabiasz pieniądze, ja nie wiem, czy ja też bym tak mógł, nie wiem, czy też by mi się tak udało. Um, jakie warunki powinienem spełniać, żeby, żeby mi poszło tak jak tobie? To co byś temu znajomemu odpowiedziała? Mhm. E, zastanów się, czy są ludzie, którzy chcą od ciebie jakieś wartości, które ty możesz im dać. Czy na przykład ludzie cię pytają: "Słuchaj, zrobisz dla mnie to i tamto?" albo nie wiem, patrzą na ciebie i widzą, że coś umiesz bardzo konkretnego. To to jest taka podstawa moim zdaniem i myślę, że wiele osób ma taką ma już ten taki walor, który inni dostrzegają, szczególnie w moim wieku. Nie, jak już się tak dopracowało, trochę zbudowałoś swoją pozycję na rynku pracy i ludzie cię znają z jakiejś tam działalności, no to okej. Okay. Czyli, czyli gdzieś tam jest potrzeba, ty możesz coś dać innym. Zabezpiecz sobie finanse. Zastanów się, jak to zrobić. Kto może ci na przykład pożyczyć pieniądze? kto chciałby zainwestować, ale to musi być ktoś bliski, bo ja nie wierzę w tych takich ludzi, którzy nagle, wiesz, wykładają a później chcą wyczerpać zyski, zresztą Michał Szafrański chyba przed tym ostrzegał na jednym ze swoich, swoich wystąpień no więc, wiesz zabezpieczenie, nawet wiesz co, pozbycie się czegoś, co tak do końca nie jest nam potrzebne na przykład samochód, nie? Czasem może sprzedać samochód, a zainwestować to w coś nowego. Czemu nie? O ile ten samochód nie jest częścią Twojej działalności. No i co, też myślę, że się nie bać. Nie bać się tej sytuacji, że zabraknie nam tych pieniędzy. No tutaj ta dotacja z urzędu na przykład pozwala fajnie zacząć. Więc, jeżeli tak się nie ma nic na starcie i, i się zaczyna, no to warto iść do urzędu, się dowiedzieć o te fundusze. I wiele osób już to robi, ja obserwuje ludzi obok siebie. Czasami, tak jak moja przyjaciółka, która jest architektką, no, zamyka tą działalność po jakimś czasie i okazuje się, że lepiej będzie właśnie na etacie, niż pracując samodzielnie w domu. Ale, ale spróbowała. Ale spróbowała, nie żałowała. Ma dzięki temu fantastyczny duży komputer, <grym> którym sobie pracuje, robiąc dodatkowe zlecenia. I to zostaje, nie? To nie jest coś takiego, że ktoś jej to zabrał. Także też się, też się nie bać tej sytuacji. No i chyba tyle. Ciekawy byłem nie powiedziałaś o tym, ale, ale ciekawy jestem, jak oceniasz. Istotność kontaktów z ludźmi, bo mówiłaś o tym sporo wcześniej, a teraz o tym nie powiedziałaś, że, że to jest takie przygotowanie gruntu. To właśnie, że poznajemy ludzi, robimy różne rzeczy, wchodzimy w różne środowiska, to powoduje, że jesteśmy trochę jak rzep, że mamy dużo takich małych haczyków, i później wiele z tych haczyków nie zadziała, ale niektóre zadziałają i to wystarczy. Mm, oczywiście, no, relacje z ludźmi są podstawą w ogóle naszego funkcjonowania. Są ludzie, którzy są na przykład nielubiani w środowiskach, postrzegani od razu jako tacy wiesz, nie w porządku wobec innym, innych, myślę, że im jest trudniej. Jeżeli jest się lubianym, traktowanym jako taka osoba otwarta, sympatyczna, taka właśnie do ludzi, no to myślę, że te osoby są lepszymi przedsiębiorcami takimi, którzy rzeczywiście zaczynają przyciągać. No chyba, że ktoś siedzi na zapleczu swojego sklepu i tam umie dobrze, wiesz, tym wszystkim ruszać, a na front wystawia kogoś, kto, kto jest jakby dobrą twarzą tej marki. Więc tutaj trzeba, no biznesy są tak różne, że no niekoniecznie, wiesz, trzeba się tak pokazywać, można być naprawdę sprytnym analitykiem, który gdzieś tam, wiesz, robi coś dla ludzi w sposób ukryty, a to przynosi olbrzymie, wiesz, pieniądze, także to zależy, to zależy pewnie od biznesu. Akurat u mnie, no, komunikacja jest tym, czym się zajmuję, więc muszę być wizytówką firmy, która się komunikuje dobrą treścią, tak, więc Tutaj to jest ważne, ale wyobrażam sobie, że ktoś może mieć zupełnie inną osobowość i da sobie radę. Też super. Świetnie. Bardzo ci dziękuję. Życzę powodzenia i życzę tego, żeby kiedy już ten ZUS urośnie do takiego normalnego rozmiaru, to żebyś kompletnie tego nie poczuła. Żebyś w ogóle nie zauważyła, że, że coś się zmieniło i, i no i żeby dalej rozwijało się to w takim tempie i w takim kierunku, jak się rozwija. Powodzenie. Dziękuję ci Marku, bardzo jesteś ojcem chrzestnym mojej firmy. <grymne> <grymne> bardzo dziękuję. Cieszę się ogromnie. No i powodzenia jeszcze raz. Dziękuję. Do usłyszenia. Chcesz dodać swój komentarz albo posłuchać innych odcinków? Zajrzyj na mała wielka firma.pl.